Ej, patrzcie, Sherlock się nie goli. Przynajmniej tak od paru godzin, patrząc po tym zaroście. No widać, od kogo zżyna. Oczywiście, czemu te liście przelatują przez ściany? Nieważne! Przy okazji to nie jest coś zamierzonego, po prostu, no, tak wyszło. Pozbędę się tego w końcu. Halo, witam wszystkich, ja jestem Marcisa, wy jesteście, ale to jest Sherlock Holmes. Primesem? Punishments. Tak, i czy mamy wszystko zrobione na wykopaliskach? Nie. Czegoś nam brakuje. Ale czego? Może jakby Watson się ruszył ze mną, ale nie, on tam zostanie. Co, bo błoto i sobie lakierki pobrudzi? No, panie doktorze Watsonie. Popatrz się, dupa. No i nie jedna. Ten Neptun to najbardziej, no. Ziomek. Ta urwana noga nic nie oznacza, tak? Tak. Chcę zrobić wszystko w tym miejscu, a z jakoś. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Brakuje mi części. Nie wiem, czy mam ich szukać tutaj, czy może wyjść. This railway is used to remove rubble from the site. To nic nie ma poza łopatą. Tam się jedzie do kopalni, którą pewnie ktoś potem zawala ludziom na głowy. Like they do. Wiecie, o co chodzi, mordy? Czy coś? Co? Nieważne. Tam na dole mnie chyba nie było. A przynajmniej nie tak dokładnie, jakbym chciał. Nic. O. O, this wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Mamy łopatkę. Szpachelkę. Lecisz. Sherlock Holmes, król szpachli. Gdybym tylko mógł to zrobić jakoś mniej krzywo. Znaczy, pewnie mógłbym, ale musiałbym zmniejszyć czułość kontrolera. Nic jeszcze mi na bok. Nawet nie widzę, gdzie jest, a gdzie nie ma błota. I can see now. Fridarium. Frigidarium. To, które jest w tym momencie zawalone. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. I tak, mamy załatwione przeszukiwanie wykopalisk. Na razie. Bo nie mamy cały czas części do kuszy i paru innych rzeczy. Nie, nie, chwila. Ta kusza może być do czegoś do czegoś kluczem. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ja się zastanawiam, dlaczego tam stoisz. Chodź. Wracamy do łaźni.
bo mamy tak. Rozmowę na temat mitry. Analiza kawałków metalu. Powinienem chyba najpierw wrócić do laboratorium. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Dziękuję bardzo. Ale ja najpierw wrócę się do laboratorium. Potem dowiemy się może, kto jest mitraistą w tej okolicy, albo przynajmniej interesuje się mitraizmem. No więc, połącz kozdygi. Co? I will count this piece as a starting point. Od dołu coś musi być. I will count this piece as a starting point. Ale to mi pa... A, mogę je obracać. Nie, no, świetnie. I will count this piece as a starting point. Nie. Wymień z tym. O, to jest z góry klocek. Dajmy wszystkie te, które mają płaski sufit na górę. Teraz możemy się zacząć bawić. Ten na przykład obróciłbym. Czy teraz pasuje? Góra pasuje. Nie, nie pasuje. Bo to jest starting point, więc do tego musi pasować górna część. Więc... Trzeba obrócić je o 90 stopni. Czego ten się nie rusza? Przecież pasuje, tak jakby. Do domu nie pasuje. No co wy? O, teraz pasuje. Muszę weryfikować też pod kątem nachylenia, bo inaczej nie podejdzie. Ej, ale to sporo ułatwia. Mogę tak kliknąć i wszystko wiem. Wszyściuteńko. Serio? O. Widzicie? Mówiłem, że wszystko wiem. Like dokładnie.
Tak? Nie. Że tam od spodu jest... O, to nie pasuje tutaj. Muszę zamienić z tym klockiem. Też nie do końca. Ale te dwa mogę wymienić. Nie jestem tylko pewien, czy pasują. O, pasują. It is a mold, and it is ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. A coś mu się stało. Ktoś albo jest mitraistą, albo bardzo próbował zrobić nam mylny trop na mitraizm. Taki kosior? This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Mogę znowu odlać srebrny nóż? Byłoby śmieszny. Odlew w grzejniku? Nie? Dziwna rana. Ostatnia wyprawa, tak, to jest cały czas quest. Odlana broń. Forma posłużyła do wykonania odlewu narzędzia zbrodni. Niepodważalne. Stwórz srebrny nóż. Sprawdź, czy możesz zrobić odlew srebrnego noża z zebranych materiałów. Czyli nie miałem po prostu być zbyt gibki. Czy coś. Szybki, o. Let us try to create an object from silver by using the mold. Dajesz to srebro do tygielka od It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Szybko. Done. Now I can proceed further. Wyłącz ten ogień, bo szkoda gazu. Czy coś? The mold is hot. I should wait for it to cool down. A ogień cały Now czas. I can proceed further. Wyłącz gaz, ty. Dobra, wyciągaj. Uznajmy, że gaz wyłączy się sam, jak się skończy. A potem przyjdzie panna Hudson i powie: za gaz 5000 funtów szterlingów. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Prawie. Jakby tylko troszeczkę bardziej zakopał ją w tych węgielkach, tyle że... jak miałby to zrobić? Mógłby. Nóż to chyba taka, wiecie, szpikulcowata konstrukcja. Więc, dobra, działał pod wpływem chwili. Co to jest?
Wygląda albo jak duże jointy, albo jak mocarne te kadzidełka, albo małe race chińskie. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Co my tu jeszcze mamy? Dialog na temat mitry. I potem znajdziemy jeszcze zastosowanie dla rzeźb. No to do Scotland Yardu jeszcze. Porozmawiamy z Bancliffem? Nie. Bancliff nie żyje. Mogę coś tu połączyć? Mogę. Srebrny nóż w grzejniku. Srebrna broń została użyta, a następnie stopiona w grzejniku po dokonaniu zabójstwa. Coś tam chyba jeszcze mam. Ale najpierw dokończę mitraizm. Good day to you, Mr. Holmes. No siema. Please escort this suspect for interrogation. Każdego mam opytać o Mitrę? What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Złoty nóż? Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped oh, it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Okay. I cały czas mamy dialog. Please escort this suspect for interrogation. Każdego. Najpewniej najwięcej powie nam. Nie pamiętam nazwiska. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse. Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Prawda. Ej, pan Garrow najpewniej powie nam najwięcej. Tylko co z tego nam się przyda? Please escort this suspect for interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Leki Garrowa. Zachowanie Garrowa. Jak myślicie, ktoś mu podmienił leki na przykład? Na sporyż czy inne barachło? Choroba Garrowa. Garrowa męczy. Słabość Garrowa. Śmiertelna depresja, padł ofiarą przedawkowania leków, stąd ciągłe halucynacje i nieprzewidywalne zachowanie. Śmierć Sir Rodneya jeszcze bardziej pogorszyła jego stan.
Choroba Garoła. Garoła męczy obsesja na punkcie klątwy Mitry. Tu jest Mitry, tam jest Mifry. Jeszcze gdzie indziej jest Misry. Doprowadziła go do szaleństwa, a jego stan pogarszają przejmowane przez niego leki. Jestem prawie pewien, że mogę w to pójść. Na razie. Tylko pytanie, czy jest podejrzany, czy może jest po prostu czerwonym śledziem. I ma zmylić. Moje czujne oczko. Czy coś. Co ja tu jeszcze mam? Efektywne przybycie, bardzo krótka krew, skradzione notatki, szampany, dziwna rana, skarga Pitkina. Narzeka na to, jak wielki wpływ na łaźnię miał Sir Rodney. Efektywne przybycie. Zmartwienie Pitkina albo nadzieja Pitkina. Pitkinowi nie podoba się pomysł opóźnienia otwarcia łaźni dla klientów z powodu pomysłów Sir Rodneya. Jest zły. Nadzieje Pitkina. Pitkin spodziewa się dużych zysków. Jakby mu się nie podobało, to by go wywalił. Jeszcze raz. Spodziewa się dużych zysków, które przyniosą badania Sir Rodneya. Prace wykopaliskowe dobrze wpłyną na sławę i popularność łaźni. Bardzo ważnym jest odlew. Kto ma dostęp do... Możemy Pitkina chyba skreślić, bo no, jak miałby dostać się do odlewu, który leżał na wykopaliskach? Pitkin raczej by tam nie polazł. Więc zostają nam tylko Blinkhorn i Garou. Nie myślę nawet o możliwości zaistnienia jakiejś postaci czwartej, która nie była nam przedstawiona, bo Dekalog Noxa. Tak nie wolno. Dobra, Frigiderium w takim razie. Chociaż, czy tutaj nie znajdę czegoś? This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Chyba nic. Na razie i już. Jednocześnie. Ładnie. No i to jest ładne frigiderium. No serio, jest ładne miejsce. Spójrzcie na to. Te liście latają jak w Sekiro. Skorpion. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. A jak je nacisnę w złej kolejności Caduceusz? Pewnie chodzi o posągi bogów, którzy byli... Kolejny dzban. Sam jesteś dzban. Na razie wciśnijmy wszystkie, a potem przeliczymy, ile ich jest i co by wypadało wyciągnąć. Pająk. E? Żółczyska pie... Co? Hełm. Athena. Chyba.
A hidden sign. To jest klucz, co nie? Statek. I cyklop. A hidden symbol. Tu jest jeszcze wieniec. I to jest wszystko. W takim razie ja mogę zacząć się zastanawiać, czy czasem nie byłoby spoko zamknąć wszystkiego, co nie jest oznaczone. Znaczy, wszystkich tych, które nie mają w środku jakiegoś symbolu. Symbolu klucza albo konstelacji. A symbol. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Jakbym miał taki skill, a nie czekaj, mam. The signs are pointing to this bust. No i świetnie, po pierwsze. Ho 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 ho. No to mamy dziurę w glebie. Jeszcze przyjrzyjmy się, co mi tu umknęło, kiedy zacząłem skupiać się na liściu, przez co przegapiłem drzewo. Aha, nic. Mogę wejść do wody? Smutne. Dobra, ale gdzie są te drzwi? Tutaj. Tak, i do dziury wleziemy w kolejnym odcinku, gdyż ten jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani dzieci Boże. Siema.